W ubiegłym roku marka Honor za pomocą modeli takich jak 8X czy Honor Play pokazała, że jest w stanie zrobić tani telefon, ale z dobrą specyfikacją, dobrą baterią i ogólnie telefon, który warto polecić niezależnie od segmentu cenowego, w którym startował. Ten rok zaczyna się z Honorem 10 Lite i tutaj pytanie, czy ten Honor jest wart swojej ceny i czy rzeczywiście warto go kupić, czy jest to najlepszy smartfon w segmencie do 1000 zł? Ja nazywam się Michał Mielnik i odpowiem Wam na te pytania w naszej recenzji. Zanim zaczniemy zajmować się telefonem, zajmę się pudełkiem. Mamy wersję nie do sprzedaży, więc być może są jakieś różnice. Natomiast to, co my dostaliśmy w zestawie, to oczywiście silikonowy case, standard w serii Honor. Trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze spasowany, naprawdę ciasny jak stringi, ale trzeba przyznać, że dzięki temu też drobinki się nie dostają. Oczywiście tacka będzie mogła być wymieniana z pomocą kluczyka. Mamy też kabel micro USB, no on jest o standardowej długości i będzie się robił coraz bardziej szary z czasem. No i ładowarkę, 5V 2A, czyli niezbyt szybkie ładowanie, 10W, no i ona jest standardowych rozmiarów, zupełnie wygląda tak samo jak w każdym innym telefonie Honora. Brudzi się? Brudzi się jak cholera. Oczywiście jak każdy smartfon, który jest wykończony plastikiem albo szkłem z tyłu, taki Honor 10 Lite zbiera masę odcisków i brudu, no ale trzeba przyznać, że jest to bardzo ładne wykończenie. Mamy wersję granatową, nie mamy wersji gradientowej, która była prezentowana na konferencji, która w ogóle jest hitem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek kolory. Natomiast minusem są odstające aparaty, choć trzeba przyznać, że lekko odstają. W bardzo dobrym miejscu jest czytnik linii papilarnych, no i ten tył naprawdę przyciąga spojrzenia. Trzeba przyznać, że jest to estetycznie bardzo ładny smartfon, choć z tyłu mamy plastik, z boku też mamy plastik, po lewej stronie nie ma w ogóle nic. Po prawej mamy port micro USB, gniazdo słuchawkowe, pojedynczy głośnik. Tutaj mamy przyciski. One dość dobrze chodzą i nie ruszają się na boki, co na plus. Tutaj mamy tackę na kartę nano SIM i kartę micro SD albo na dwie karty nano SIM, bo jest to slot hybrydowy. No a z przodu mamy tego niewielkiego notcha, nad nim głośnik. Małe ramki, trzeba przyznać, jak na telefon za 1000 zł są naprawdę malutkie. No i też mamy tutaj diodę powiadomień, która lokuje się na dole. No, nie jest to jakoś najlepsze rozwiązanie, ale jest widoczna. No i ten ekran wypełnia bardzo dużo przodu. Jest też pokryty folią, nie wiadomo jaką, nie wiadomo też jakie szkło zastosował producent, ale wydaje się, że jest to bardzo dobry zestaw, zwłaszcza za 1000 zł. No to... Ściąga z Oppo. Tak, ściąga z Oppo, bo muszę przyjrzeć się temu, jakie wymiary ma ekran. 6,21 cala dokładnie. I nie jest to duży telefon, mimo tak dużego ekranu, bo ponad 90% przodu to ekran tak naprawdę. No i mamy też rozdzielczość Full HD+, 2340x1080, czyli bardzo dobrą, 415 pikseli na cal. To tyle z teorii, 19,5x9 proporcje, więc telefon jest też bardzo długi. Natomiast co do samego ekranu, myślę, że jeżeli chodzi o stawkę telefonów do 1000 zł, ja jestem absolutnie zadowolony. Nie mam mu czego zarzucić, no bo powiedzmy sobie szczerze, kąty widzenia zawsze mogą być lepsze, ale umówmy się, że to jest telefon do 1000 zł. Jasność maksymalna też troszkę mogłaby być lepsza, natomiast dalej mówimy o telefonie za 1000 zł. Kolory są bardzo żywe, parametry są bardzo dobre, jeżeli chodzi o kontrast i odwzorowanie czerni, bieli. Jest tutaj naprawdę pełen zestaw. Honor też daje dużo narzędzi do poprawiania tego wszystkiego, więc w ogólnym rozrachunku z ekranu jestem zadowolony. Zadowolony jestem też z tego notcha, bo rzeczywiście nie zabiera to dużo przestrzeni i bardzo łatwo jest się do tego przyzwyczaić, że mamy taką niewielką kropkę tak naprawdę, no i mamy też więcej powiadomień na tym ekranie, więc ja jestem ogólnie zadowolony. Co prawda mógłby być trochę jaśniejszy ekran, ale to jest tylko mały, malutki zarzut w całym morzu pozytywów, jakie ten ekran ze sobą przynosi. No tak, włożyłem kartę microSD, ale nie chcę mi pokazywać piosenek, które mam na karcie microSD, więc mam tylko piosenkę, która była w zestawie. No ale skoro przy tym jesteśmy, to powiem też co nieco o multimediach, bo no, trzeba przyznać, że ten telefon ma opcje Histen, które pozwalają, oczywiście gdy podłączymy słuchawki, poprawiać dźwięk, ale tak naprawdę to niewiele zmienia. Ten telefon nie jest rewelacyjny. Głośnik wydaje mi się, że jest taki przyjemny, nie jest taki mocno harczący, ale też nie jest specjalnie głośny. W ogóle telefon gra bardzo cicho, na słuchawkach jest ten sam problem, jest bardzo cicho. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o multimedia, no to fajnie, że słychać bas, słychać jakąś taką średnią partię, niską partię dźwięków. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to najlepszy telefon muzyczny i że nawet inne propozycje, które miały procesor ten sam, grały lepiej, więc coś tutaj się stało niedobrego. Tak czy inaczej, telefon na pewno nie będzie czymś dla fanów muzyki, ale aplikacja muzyki jest kompletna, podobnie jak aplikacja wideo, która pozwala na odpalanie napisów,
odtwarzanie wideo w małym okienku i na przykład robienie sobie czegokolwiek innego, więc pod względem możliwości jest całkiem dobrze, pod względem jakości, no nie wiem, może zainstalujcie aplikację zewnętrzną, wtedy ta jakość się poprawi. Tak czy inaczej, nie jest rewelacyjnie, nie jest też słabo, jest po prostu jak za 1000 zł. Co robisz? Gram w grę, żeby sprawdzić wydajność tego telefonu, no bo na papierze zapowiada się nie tak źle. Kirin 710, 12 nanometrów, rdzenie taktowane nawet 2,2 GHz. To wydaje się być spoko wynik, ale trzeba brać pod uwagę, że mamy tutaj też 3 GB RAMu i wydaje mi się, że tego RAMu jest za mało, bo o ile telefon szybko odpala aplikacje, o tyle utrzymywanie ich w RAMie to już jest inna sprawa. Naprawdę słabo sobie z tym radzi i mam wrażenie, że jeżeli chodzi o taką suchą wydajność, to może nawet i nie jest tak źle. Natomiast jeżeli już chcemy przełączyć się między kilkoma aplikacjami, no to mamy ten problem, że czasem jedna wyłącza drugą. No i nie jestem zadowolony z tego rozwiązania. Generalnie telefon mógłby być wydajniejszy w codziennym użytkowaniu. Czuć, że traci klatki, czy to podczas animacji, czy to podczas przechodzenia do konkretnych aplikacji. Natomiast widać, że jest potencjał, bo te aplikacje włączają się szybko. No i tak ogólnie ta wydajność jest no, średniopółkowa, ale niżej średniopółkowa niż wyżej średniopółkowa. I trochę szkoda, bo można dostać telefony z większą ilością RAMu, z wydajniejszym układem. Natomiast tutaj optymalizacja wydaje się też poniekąd leżeć. Ja bym Honora nie polecił do rozgrywki, mimo że GPU Turbo troszkę rekompensuje to i gry działają w miarę sprawnie, a urządzenie też się nie przegrzewa za mocno. No, kolejnym elementem, o którym warto wspomnieć, jest nakładka. Mamy Androida 9.0, którego przykrywa nakładka MIUI w wersji 9.0.1 i trzeba przyznać, że jest to w dalszym ciągu ta sama nakładka od Huawei, przeładowana treścią, bym powiedział wręcz. No, na samym ekranie blokady możemy sobie skorzystać ze skrótów, możemy go odblokować za pomocą twarzy, co jest szybkie i nawet precyzyjne, chociaż w ciemności oczywiście tego nie zrobimy. Mamy też czytnik linii papilarnych z tyłu, no i trzeba przyznać, że on działa naprawdę szybko, zwłaszcza jeżeli chodzi o telefony w kategorii do 1000 zł. No ale tutaj zaczyna się cała scena, tak naprawdę pełna aplikacji. Huawei dostarcza masę różnych dodatków i wszystko możemy sobie spersonalizować. Możemy zmienić tapetę, możemy dodać widżety, zrobić przejście inne, jeżeli nam się podoba. Jakiś inny styl. Możemy też sobie zobaczyć po lewej stronie aktualności od Google. Jeżeli przewiniemy pasek powiadomień, to zobaczymy, że mamy tak naprawdę ogrom funkcji. Możemy sobie nagrywać ekran, możemy włączyć tryb oszczędzania baterii, można zrobić zrzut ekranu na całej długości tego ekranu, ale można też przedłużyć, na przykład jeżeli chcemy całą stronę internetową uwiecznić. No i też widać, że jest to nakładka przeładowana treścią, co wpływa niestety negatywnie na pracę sprzętu. Aplikacje możemy znajdować albo w menu głównym, albo na pulpitach. Możemy też obsługiwać gestami, choć ja wolę akurat w tym przypadku tradycyjne przyciski, bo to jednak się przycina podczas obsługi gestami. No i mamy też wszystkie aplikacje, które są nam niezbędne do życia, czyli filmy, zdjęcia, kalendarze, dyktafon i tak naprawdę wszystkie funkcje mniej oczywiste i oczywiste telefon ma już na starcie, nie musimy instalować. To się też wiąże z tym, że z 64 GB na start dostajemy 52, bo to wszystko jest zajęte przez aplikacje od Huawei'a. Ale wiecie, możecie też na przykład sobie włączyć tryb imprezy i połączyć się z innymi telefonami. No to też jest bajer, ale podejrzewam, że część ludzi skorzysta z tych bajerów. Mnie się ta nakładka nie podoba w dalszym ciągu, natomiast rozumiem, że wizualia nie są najważniejsze i że ten ogrom funkcji może przekonać zwłaszcza tych młodych użytkowników, więc wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Ten telefon będzie sobie radził, natomiast tak jak mówię, no nie jest to najpłynniejsza propozycja. Próbuję włączyć Wi-Fi właśnie. No cóż, telefon ma Wi-Fi oczywiście, ale nie ma pasma 5 GHz, więc część może być rozczarowana. Natomiast ma standardowe łączności, jest NFC, więc w tej cenie to akurat nie jest normą. No i myślę, że pod tym względem jest jak najbardziej w porządku. Mamy tutaj rozmowy, które są na dobrym poziomie, GPS-a, który co prawda raz albo dwa się zgubił, ale tak naprawdę nie były to jakieś znaczące przypadki. No i rozmówcy też nie narzekali na to, jak byłem słyszany. No a co do łączności, no to mamy LTE, oczywiście w kategorii piątej, więc ten internet będzie w miarę szybki. Umówmy się, że i tak w Polsce z tym LTE nie jest jeszcze najlepiej, ale no, możemy się połączyć oczywiście za pomocą Wi-Fi, za pomocą sieci komórkowej, także jest tu pełen pakiet tak naprawdę. Tak, no zaraz zobaczę jak to... No, nie ma tragedii, myślę, że może być. Natomiast przechodząc do aparatów oczywiście, bo ustawiamy sobie plan, pożyczyliśmy sprzęt od Pawła, on
jeszcze nie wie, że pożyczyliśmy od niego sprzęt, ale mamy aplikację aparatu i to jest standard, jeżeli chodzi o to, co spotykamy w Honorach. Po lewej stronie mamy oczywiście podgląd zdjęcia, możemy się przełączyć między kamerą, możesz się przywitać. Hello. Natomiast standardowo mamy tutaj opcję, przesuwając na bok, możemy włączyć tryb przysłony, tryb zdjęć nocnych, portretowe. Oczywiście możemy też nagrywać film, no i mamy dużo więcej opcji, takich jak obiektyw AR, czyli jakieś takie dziwne naklejki, HDR, naklejki. Jeszcze raz, tryb Pro jest oczywiście, no ale przede wszystkim możemy włączyć sztuczną inteligencję albo ją wyłączyć. No i oczywiście to się kończy tym, że kolory są na maksa podbite. Możemy też zrobić zdjęcie ruchome, czyli jak w galerii odpalimy to zdjęcie i przytrzymamy, no to tak przez 3 sekundy będzie tam jakiś ruchomy kadr. Możemy wejść sobie w ustawienia oczywiście. Warto zaznaczyć, że jak włączacie sztuczną inteligencję, to rozdzielczość zdjęć spada do 8 megapikseli, więc miejcie to na uwadze, jeżeli będziecie chcieli je edytować, bo tak normalnie no to mamy 13 megapikseli z przesłoną 1.8, 2 megapikseli z tyłu pomocnicze, no a z przodu mamy 24 megapiksele z przesłoną 2.0 do selfie, czyli teoretycznie bardzo dobre kamery, praktycznie też. Wydaje mi się, że te zdjęcia są bardzo dobre, jeżeli chodzi o klasę cenową i tak naprawdę mało telefonów jest w stanie rywalizować z Honorem w cenie do 1000 zł. No, oczywiście, jeżeli mamy dużo światła, no to te zdjęcia będą dobre i za dnia rzeczywiście jest bardzo fajnie, choć widać, że jest pewna taka ziarnistość i te zdjęcia mają dość miękkie wykończenie, zwłaszcza w dalszym planie. Te detale nie są tak szczegółowe jak w innych urządzeniach, natomiast rekompensuje to kolor, jest bardzo żywo. Jeżeli chodzi o jasność tych zdjęć, jest bardzo dobrze. Można je oczywiście prześwietlić, natomiast wydaje mi się, że jednak ta sztuczna inteligencja i te wszystkie funkcje to trzymają to wszystko w ryzach. Natomiast te zdjęcia też nie będą najlepsze na świecie pod względem braku artefaktów, bo czasem pojawiają się takie jakieś zakłócenia na aparacie, ale myślę, że jeżeli chodzi o dzień, jest bardzo dobrze. W nocy podobnie, chociaż tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o noc, to ta ilość szczegółów spada dramatycznie, ziarnistość jest ogromna i pojawiają się szumy, które naprawdę dają wyznaki się użytkownikom tego aparatu. Ja miałem takie problemy, żeby rzeczywiście odczytać jakieś detale, natomiast trzeba przyznać, że w telefonie za 1000 zł takich kolorów i takiej jasności raczej nie osiągniemy, więc Honor 10 Lite jest pierwszym telefonem z tak dobrym aparatem do zdjęć nocnych. Oczywiście można też sobie zrobić selfie tym telefonem i myślę, że jest ono całkiem dobre. W telefonie za 1000 zł mamy dużo szczegółów, choć mam problem z odcięciem. Odcięcie oczywiście, jeżeli nie ma dwóch aparatów, dzieje się za pomocą systemu, a jak dzieje się za pomocą systemu, to różne rzeczy się dzieją. No i to nie zawsze jest naturalne, można je łatwo oszukać, ale też i ta głębia, która ma być symulowana, nie jest najfajniejsza, ale w przednim aparacie mamy też sztuczną inteligencję, więc nasze twarze będą wyglądać jeszcze lepiej. A jak tego byłoby mało, to możemy też sobie poprawić naszą twarz. Możemy też sobie wybrać oświetlenie, wybrać sobie oświetlenie sceniczne, czy chcemy być oświetleni z tej strony, z tamtej, czy chcemy, żeby tło za nami było czarne. Tak naprawdę tych możliwości jest sporo i pod względem fotograficznym Honor 10 Lite plasuje się naprawdę wysoko. Nie musi się niczego wstydzić. Wydaje mi się, że jest to poziom nawet Honora 8X, więc jeżeli chodzi o zdjęcia, to tak, można być zadowolony. A taki wideo kręci Honor 10 Lite przy maksymalnej rozdzielczości 1080p. Możemy też mieć 60 klatek na sekundę, przy czym no, nie polecam. Natomiast co do jakości wideo, widać, że bardzo prześwietlone są to wideo. Jest ten materiał dość jasny, natomiast też widać ziarnistość i w gorszych warunkach oświetleniowych, jak go testowałem, to jednak widać, że pojawia się dużo szumów. Co do kolorów, no są bliskie rzeczywistości i to jest zaskakujące, bo Honor w przypadku zdjęć bardzo przekręcał te barwy, natomiast tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z takim obrazem wiernym rzeczywistości, natomiast sama jakość nie powala, szczegółowość też nie, ostrzenie no... Czasem się włączy, ale nie zawsze i nie w takim tempie, w jakim bym oczekiwał tego. Mimo, że to telefon za 1000 zł, to jednak mogłem się spodziewać po tych aparatach więcej. Trwa pomiar. Natomiast to, co Wam mogę powiedzieć o baterii, to przede wszystkim to, że tak dzień, półtora jesteście w stanie osiągnąć. Najczęściej będziecie podłączać tę ładowarkę codziennie, no bo bateria 3400 mAh, a ekran ma Full HD+, no i ten Kirin 710, mimo że energooszczędny, to jednak musi jakąś energię pobierać. I to wszystko kończy się tym, że jednak codziennie będziecie podłączać ten telefon do ładowania, zwłaszcza jak już będziecie go dłużej używać, ale jak nie używacie za dużo mediów społecznościowych i dużo tych wszystkich funkcji, które telefon ma, wyłączacie, no to wtedy myślę, że spokojnie, półtora dnia się uda. Tak
Jeżeli chodzi o cykl mieszany, to będzie tak z 5 godzin na ekranie, no i ładuje się niezbyt szybko, no bo ładowarka w zestawie to 5V 2A, 10W, szkoda, że nie ma żadnego szybszego ładowania, no ale jest port micro USB, więc nie ma czego się tutaj spodziewać. No i ten wynik jest, no sami zobaczcie, na razie jest taki, jaki jest, no nie jest on zbyt rewelacyjny, natomiast miejmy nadzieję, że ten telefon nie będzie się szybko psuł i ta bateria rzeczywiście będzie działała długo, bardzo wydajnie. Michał, no jak, polecasz ten telefon? Jeżeli chcecie mieć jakiegoś Honora w tej cenie, to poszukajcie tańszej oferty z Honorem 8X, bo tego RAMu jest za mało. 3 GB RAMu to jest zdecydowanie za mało na dzisiejsze standardy i na telefon do 1000 zł. Myślę, że to jest taki tak naprawdę Honor 8X Lite, nie Honor 10 Lite. I tutaj bardzo fajnie jest wykończony ten telefon. Chociaż z tyłu mamy plastik, no ale trzeba się z tym liczyć, że jednak mamy telefon za 1000 zł. Aparaty są spoko. Naprawdę wydaje mi się, że jakość z nich zarówno w dzień, jak i w nocy jest dobra. Filmy są oczywiście trochę gorsze, ale zakładam, że nie będziecie nim nagrywać waszych vlogasków. Natomiast jeżeli chodzi o ekran, jest super. Jeżeli chodzi o wydajność, już nie tak super. Jeżeli chodzi o nakładkę, no to jest przeładowana funkcjami. Część ludzi to doceni. Dla mnie ona wizualnie jest paskudna, ale być może jednak okaże się, że wam się podoba i nie mam nic do tego. Poza tym ten telefon jest całkiem sprawnym połączeniem wszystkich najfajniejszych rzeczy, jakie wyszły w ostatnim czasie. No i myślę, że można go polecić przede wszystkim ludziom, którym zależy na aparatach, natomiast reszta może poszukać czegoś bardziej wydajnego. Wiecie co, ale powiedzcie mi przede wszystkim, co wy sądzicie o tym telefonie. Czy jesteście w stanie kupić telefon, bo ładnie wygląda, bo trzeba przyznać, że ten telefon naprawdę ładnie wygląda. Czy jednak ważna jest dla was ta wydajność i te wszystkie cyferki, jakie wyniki kręci w AnTuTu, oczywiście kiedy możecie zbadać, bo tutaj nie można było tego zbadać. I czy w ogóle ten telefon jest dla was spoko po prostu telefonem, bo umówmy się, że to jest ważne, że wiecie, cyferki swoją drogą, zdjęcia swoją drogą, ale tak naprawdę na końcu liczy się to, czy wam się go wygodnie używa. Myślicie, że wygodnie by się wam go używało? Dajcie znać w komentarzach.